Czyli jak nacisnąłem czerwony, to jest recording. Halo, halo, mówi Bartek. Cześć, witam Was serdecznie wraz z kolegą Mariuszem, którego znacie na pewno, a poznacie go, jak powie jedno magiczne słowo. Pamiętaj. I to jest właśnie nasz słynny lektor z Akademii KME, który na co dzień zawsze jest z drugiej strony kamery i dba o to, żeby te filmy LPG Majstra wyglądały jak najlepiej, ponieważ rozpoczynamy cykl filmów wakacyjnych. Jesteśmy teraz w porcie jachtowym Jeziorsko w Ostrowie Warckim. Port jachtowy Jeziorsko, Ostrów Warcki. Jest tu kemping, jest tu mnóstwo atrakcji do uprawiania i rekreacji, i sportów motorowodnych. No, zresztą już 21 tego miesiąca odbędą się tutaj zawody, więc serdecznie Was zapraszamy do Jeziorska właśnie na zawody sportów motorowych. No i nie tylko na te zawody, w ogóle jest tu świetna infrastruktura, aby sobie wypocząć, odpocząć, nie trzeba jechać nad morze. Ale przyczynkiem do tej serii, nie bójmy się tego powiedzieć, był mój kolega modelarz Rafał, którego serdecznie pozdrawiamy. Rafał jest z Białegostoku. Rafał zamontował u nas instalację gazową KME Direct 2 do Passata TSI 1.5 Turbo, gdyż ta instalacja jemu zwróci się wyjątkowo szybko, ponieważ Rafał jest zawodnikiem, profesjonalnym zawodnikiem, mistrzem Polski w wyścigach modeli zdalnie sterowanych, spalinowych i używa na co dzień przyczepy z Niewiadowa N126, która mu służy jako jego takie motorhome. Mało tego, w pracy również jej używa, ponieważ pracuje w branży budowlanej, więc bardzo dużo holuje przyczepę i dlatego postanowił założyć u nas instalację gazową po to, żeby oszczędzać no, znaczne ilości pieniędzy, ponieważ samochód holując przyczepę pali znacznie więcej. I to nie kto inny jak Rafał mówi, słuchajcie, powiedzcie o tym, idą wakacje, zadzwońcie do Niewiadowa, tam są fajni ludzie. W ogóle przyczepa N126 z Niewiadowa jest na rynku już od 1973 roku. Co ciekawe, Rafał trochę tak nas wysłał na wakacje, można powiedzieć. Nasi przyjaciele z Niewiadowa dorzucili do tego przyczepę dzięki tym wszystkim naszym znajomym. Jesteśmy teraz w tym miejscu. Dotarliśmy właśnie do Jeziorska, gdzie też powitano nas z otwartymi rękami na dobrą sprawę. Mamy w ogóle wielkie szczęście, bo gdy się poruszymy, ja mówię, Mariusz, to zadzwoń do tego Niewiadowa. Mariusz zadzwonił, jak powiedział, że jesteśmy z KME, to powie... Okazało się, że się znamy. Wojtek. Tak, pozdrawiamy Wojtku. Mówi, a ja wiem, tak, nie ma problemu, będziemy wspólnie działać. No i tak to się zaczęło, więc w odcinkach wakacyjnych będziemy mówić o wszystkim, co jest związane z gazem i z wakacyjnymi podróżami. Czyli zobaczcie, jak płynnie od holowania przyczepy, która zdecydowanie w niektórych samochodach bardzo zdecydowanie zwiększa zużycie paliwa, w niektórych znacznie mniej. O tym wszystkim będę chciał powiedzieć. Mariusz mi będzie sekundował. O czym jeszcze powiemy? Słuchaj, co ciekawe, ja chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz, że tak jak jesteśmy w Jeziorsku i odbędą się tutaj zawody właśnie sportów wodno-motorowych, jakby kojarzycie nasz kanał z tego, że pojawiają się sporty motorowe, tak teraz wakacyjnie troszeczkę chcemy Was zaprosić na sport trochę inny, ale również związany z tą adrenaliną, którą lubimy. Chodzi Ci o modelarstwo? Modelarstwo, ale tutaj będą też zawody 21, tak jak powiedziałem, w Jeziorsku, zawody wodno-motorowe. Więc tutaj serdecznie zapraszamy. Mówię, trochę odmiana w stosunku do tego, co zawsze pokazujemy, czyli Marka Sudera, czy Rallycross, który widzicie na naszym kanale. Odmiana wakacyjna, jakby wpisuje się to chyba świetnie. Ale to ja powiem więcej, to już wiem, że ten odcinek musimy wyemitować w najbliższy piątek. Absolutnie. Ponieważ już w najbliższą sobotę jedziemy do firmy Abarth Wrocław, Jarek Łuczak. Znacie go być może też z kanału YouTube, bo Jarek dużo nagrywa filmów. I Jarek przygotował łódź motorową na gaz z silnikiem 8-cylindrowym 5.7. I będziemy to też w sobotę filmować, czyli w wakacje pojawi się łódź motorowa, pojawi się modelarstwo sportowe,
pojawi się mój Volkswagen Golf kabriolet. Pojawi się Marek Suder, czyli jednak zostaniemy też w tematyce rajdów, którą tak bardzo lubicie. Widzimy to po komentarzach, po oglądalności. Markowi Suderowi będziemy już towarzyszyć z kamerą wszędzie, a Marek nam się będzie odwdzięczał z logo naszej firmy KME, które będzie z kolei na jego samochodach serwisowych, na namiotach, bo podpisaliśmy taką umowę. Myślę, że to jest dobry moment, żeby podsumować to nasze pierwsze półrocze tego sezonu. Jest przede lipiec. Wszystkim, Bartku, chyba wypadałoby podziękować wszystkim naszym widzom, biorąc pod uwagę, jaki teraz w tej chwili nasz kanał przeżywa boom. Jakby no, obserwujemy... Przeszliśmy 1000 subskrypcji. W ten dzień, w którym właśnie z Markiem Suderem towarzyszyłem mu na rajdzie Polski, to w ten piątek, w który jechałem do Marka, to w tym momencie nam puknęło 1000 subskrypcji. Te subskrypcje przyrastają bardzo mocno. W tej chwili mamy już ponad 1200, więc jakby serdecznie Wam dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie. No i będziemy, nie lubię słowa starać się, po prostu będziemy tworzyć jak najlepsze materiały, które Was interesują. Bo jest dla kogo tworzyć, bo robi się nam naprawdę wspaniała społeczność ludzi z branży LPG. I nie tylko. I nie tylko. Takich, którzy są miłośnikami otwartości na różne innowacje, nie boją się dużych mocy. Są pasjonatami. Są pasjonatami. Także tutaj jakby firma KME to tak na dobrą sprawę właśnie pasjonaci. Przedstawiamy Wam w naszych odcinkach przecież ludzi z DBR-u. Poznaliście Roberta Szmajdę, jakby szefa naszego działu badań i rozwoju. Poznajecie cały czas sukcesywnie, Bartek przedstawia naszych doradców technicznych. Będziemy Wam po kolei przedstawiać wspaniałych właścicieli naszych kolegów. Warsztatów, bo są naprawdę fajni ludzie, prowadzą warsztaty. W tych warsztatach pracują też super pracownicy, otwarci, weseli, sympatyczni. I to Wam właśnie pokazujemy na naszym kanale w cyklu Polecane Warsztaty. Oczywiście takim tworem bardzo naukowo-technicznym jest Akademia KME, gdzie Mariusz się popisuje wokalem swoim. Tak czy inaczej, tym odcinkiem, który już teraz wiem na pewno, że musimy go wyemitować w piątek, rozpoczniemy cały cykl odcinków wakacyjnych. Po prostu. No takich troszkę bardziej na luzie, troszkę innych. Myślę, że zrobimy też wszystko, żeby opublikować tą łódź motorową jeszcze przed wakacjami. Wakacje mamy jeszcze, słuchajcie, ten tydzień i następny, tak jak teraz kręcimy. Kręcimy to, dziś mamy środę, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Bartku? Tak, mamy środę. Dzisiaj wchodzi następny film. W sumie zostało nam jeszcze półtora tygodnia. Myślę, że uda nam się, żebyście mogli jeszcze zobaczyć łódź motorową przed wakacjami, przed końcem wakacji. Innymi słowy, nie wiem kiedy kto ma urlop, ale tak czy inaczej bądźcie z nami. Jesteśmy przeszczęśliwi, że to się tak wszystko ładnie udaje. Motywuje to nas niesamowicie do robienia coraz fajniejszych filmów, coraz dłuższych. Ukazywania jakby świata około LPG z szerokiej perspektywy. I tego będziemy się trzymać. I w tym odcinku z zapowiedziami to już wszystko. Bo nie ma co dłużej przynudzać, tylko się trzeba brać za robotę, stawać do tych kamer, przygotować sobie teksty, przygotować sobie rekwizyty. Także dziękujemy Wam jeszcze raz, pozdrawiamy serdecznie. Tradycyjnym na gazie. Na gazie, cześć.